W ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, obchodzonego po raz 61 w Klubie Kultury Eureka, wystąpiły dwie grupy teatralne. Teatr Słowa to grupa osób dorosłych, która przedstawiła nam baśń o Białskim Smoku, oraz dziecięca grupa teatralna Cudaczek, prowadzona przez panią Halinę Besarabę, instruktora, który na co dzień pracuje w Klubie Kultury Eureka, i grupa ta przygotowała przedstawienie pod tytułem Król Ciapciuś. Jestem królem, sen pomykam, trochę poświęcam się dłubie, bo pracować ja nie lubię, nudzę się ogromnie, mucha biega po mnie, niczym nie przejmuję się. Wydarzyła się rzecz straszna. Gdzie jest moja korona? Moja cudowna, kochana korona! Niech mi ktoś pomoże, matko! Moja sługa, mój! Znajdźcie mi moją koronę! Ja muszę mieć koronę! Nazywam się Halina Besaraba, prowadzę dziecięcą grupę teatralną Cudaczek. Właściwie grupa teatralna Cudaczek działa już od 30 lat. Właściwie w przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz 30-lecia. Dzisiaj pokazaliśmy Króla Ciapciaka. Grupa jest w nowym składzie, pracuje ze mną od 2 lat. Są to dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Zbliżamy się pomalutku do jubileuszu. Ja myślę, że spektakl jubileuszowy będziemy mogli zobaczyć w przyszłym roku. Praca z dziećmi to jest czysta przyjemność, to są wspaniałe dzieciaki. Do grupy należy 18 dzieci, mamy jednego rodzynka, chłopca. Ale dla mnie to jest wspaniała przygoda, myślę, że dzieci też są zadowolone. I zapraszam Państwa do kolejnego udziału w spektaklach, które niedługo pokażemy. Szanowni Państwo, drodzy artyści, pozwólcie, że w pierwszych słowach zwrócę się do dzieci, bo smoków dzisiaj nie ma, prawda? Musimy podpowiadać sobie wyobraźnią, sięgać do form artystycznych, ale tak naprawdę w Białej Podlaskiej jesteśmy trochę bogatsi od reszty świata, dlatego że w sferze symbolicznej my mamy swojego smoka. Gdzie ten smok w Białej Podlaskiej się znajduje? Podpowiem wam, co mają rycerze na swoich tarczach namalowanego? Czasem konia albo inne malowidła, które świadczą o przynależności do danego rodu. A każdy ród ma swój herb. Świetnie. To w zasadzie już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, to gdzie Biała Podlaska ma swojego smoka? W herbie, prawda? My w naszym herbie mamy smoka, więc na pewno jesteśmy bogatsi niż spora część świata. A spotkaliśmy się dzisiaj, jak pani Iwonka Kochan pięknie zauważyła, wprowadzając nas w dzisiejszą uroczystość, żeby wspólnie świętować Dzień Teatru. I zostało to już podkreślone, że robimy to dla uczczenia powstania Teatru Narodów w 1957 roku, gdy po strasznej wojnie, która ponownie podzieliła świat żelazną kurtyną, jak to już zostało powiedziane, uznano, że sztuka w tym podzielonym świecie może być tą wartością łączącą narody. I tę paryską scenę udostępniano teatrom właśnie z różnych państw będących po obu stronach żelaznej kurtyny. Zobaczcie, ile czasu już minęło i trochę zwrócę się do rodziców. Złowrogo historia nam przypomina, że świat aż tak bardzo się
swojej niedoskonałości nie zmienia. Tym większą wartość ma to, że wciąż funkcjonuje teatr jako ta być może najstarsza ze sztuk, bo jeżeli ten człowiek pierwotny próbował muzykować, wystukując sobie nogą rytm, to być może wobec swoich współbratymców odgrywał też scenki, którymi chciał wywołać określone stany emocjonalne. Może chciał ich przestraszyć, a może chciał ich rozbawić. W Białej Podlaskiej mamy bardzo bogate tradycje teatralne. Chciałbym bardzo to dzisiaj podkreślić, że już w 2002 roku została założona wówczas przez pełniącego aż do 2018 roku rolę lidera, założyciela, dyrektora, instruktora, pana Jana Gałeckiego, który napisał piękne wspomnienia. Jesteśmy zaszczyceni, że niedługo będziemy mogli je wydać, bo to będzie skarbnica wiedzy o kulturze naszego miasta. Tę grupę z powodzeniem prowadzi dalej pani Danusia Szaniawska, której wyjątkowy talent aktorski dzisiaj podziwialiśmy. A jak mieliśmy okazję zobaczyć to przed chwilą, także od 2 lat pani Halinka Besaraba cudownie prowadzi naszych cudaczków. I pozostawiam nas z tą myślą o tym, że rozwijamy kulturę w Białej Podlaskiej, że czynimy to własnymi siłami, że mimo iż nie jesteśmy wielką społecznością, pytanie do dzieci, ilu mieszkańców ma Biała Podlaska? To jest prawie tak trudne pytanie, jak o ten herb ze smokiem. 57 tysięcy. To dzieci podpowiedziały, ja tylko powtórzyłem. I piękne. Jest czymś pięknym, że w Białej Podlaskiej wszystkie pokolenia łączy sztuka, a w tym konkretnym przypadku teatr właśnie. Chcielibyśmy wszyscy jako wdzięczna białska publiczność wam za to bardzo podziękować i z panem dyrektorem Białskiego Centrum Kultury i jego pracownikami przygotowaliśmy dla was dorobne upominki, a dodajmy jeszcze, że Teatr Słowa przygotowuje dla swojej białskiej publiczności wyjątkową niespodziankę w tym roku, właśnie dla uczczenia swojego jubileuszu 20-lecia. Ja tylko przypomnę, że Teatr Słowa wychwala nasze miasto, będąc jednym z najlepszych nośników jego promocji, nie tylko na scenach lokalnych, także w przestrzeni całego kraju, a ostatnio miał okazję to robić na umiędzynarodowianym przez nas powoli festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego. Podczas 2. i 3. edycji wystawili przepiękne spektakle autorstwa naszego lokalnego poety pana Jacka Daniluka, Jajko Królowej Marysienki i Nepel Syn Pratula, nadburzańskie legendy. Ślicznie wam za to dziękujemy. 100 lat wam i teatrowi. Zjeść na śniadanie krowy, świnie, baby, dzieci, jest to na ząble ci. Zniszcza całą okolicę, ułatwiałem się na słońca. A co tu? Rynek pusty? Gdzie ja znajdę koncert? Pusty! Chyba muszę dziś na dłonie. Często pasą się tam konie. Dzisiaj mieliśmy przyjemność wystawienia sztuki autorstwa Kazimierza Kusznierowa, baśni o bialskim smoku, którą to wystawiliśmy po raz kolejny, nie wiem który, może 9, może 10. Podczas Międzynarodowego Dnia Teatru występowaliśmy jako Teatr Słowa już kilkukrotnie. Cóż o Teatrze Słowa? Teatr Słowa składa się z osób dorosłych, ale też są i młodsi. Mają tutaj miejsce, mogą tutaj być takie osoby, które są studentami, są młodzieżą i też dorosłe osoby, aż do 80 kilku lat. Teatr Słowa występuje już 20 rok. Przez 18 lat ten teatr prowadził pan Jan Gałecki. Aktualnie 4. rok ja prowadzę. Repertuar jest klasyczny. Począwszy od
balladyny, wesela. A ostatnio wystawialiśmy igraszki z diabłem. Poza tym doszliśmy do wniosku, że dobrze będzie, jeżeli będziemy przedstawiać treści o naszym rejonie, ponieważ to jest nam najbliższe naszemu sercu. I tak skupiliśmy się na sztukach pana Jacka Daniluka, które to już wystawialiśmy raz, dwa, trzy, cztery. A dzisiaj była to sztuka Kamila.